Siemaneczko, siemaneczko, Mateusz Majerski z tej strony. Dora Zadziora sobie siedzi, patrzy w wodę. Jaka piękna tutaj dzisiaj cisza i spokój i słoneczko. Cudownie. Mistrzowsko. Ale za niedługo będzie o wiele piękniej, o wiele ładniej. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, bo będzie się działo, będzie się działo. Mało ludzi, wszyscy w pracy, nikt nie przeszkadza. Można usiąść, pomyśleć, podjąć jakieś naprawdę bardzo ważne życiowe decyzje. Można coś zmienić w swoim życiu. Mało ludzi to lubi. Mało ludzi się odważy na pewne kroki, na to, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję. Większość raczej tego nie zrobi. No i dlatego będą mieć to, co mają. A ci, co coś zrobią, to na pewno będą mieć inaczej. Jak? Nie wiadomo. Ale trzeba być dobrej myśli. Siema, siema. Coachem to ja nie jestem, jakimś mówcą też nie, ale swoje zdanie mogę powiedzieć, tak? Mam nadzieję, że trochę większość osób, które obejrzą ten film, zgodzą się z moim zdaniem. Wszyscy ci zostawią łapkę w górę, tak, ale nie bójcie się zostawić łapkę w górę, bo ja nie wiem, kto zostawia łapkę w górę, kto zostawia łapkę w dół. Kto się nie będzie zgadzał z moim zdaniem, zostawia łapkę w dół. Kto się zgadza, zostawia łapkę w górę. W każdym bądź razie, ile wyświetleń, tyle łapek, tyle kciuków w górę lub w dół. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji mojego kanału i możemy zaczynać. Nie, to nie ma co zaczynać, bo jakby nie przygotowywałem się do tego filmu, nic o tym jakoś specjalnie nie myślałem. Wrzuciłem 5 minut temu posta na Facebooku o po prostu decyzjach, o podjętych decyzjach i o tym, gdzie kto w danym momencie się znajduje. Jest godzina 13:30, dzisiaj jest czwartek, 20, nie wiem, 5 października chyba. I co? No i po prostu ja sobie siedzę nad jeziorem, Dorota sobie siedzi tam na ławce, trochę zimny ten beton, ale jestem tutaj, tak? Nie wiem, gdzie ty jesteś o 13:30 w czwartek. Czy też masz taką możliwość bycia na przykład w miejscu, w którym chcesz być, w którym jest fajnie, w którym jest miło, spokojnie, świeci słońce i tak dalej, i tak dalej. To był mój wybór, tak? Żeby tu przyjechać. Był mój wybór i na ten wybór też mogłem sobie pozwolić, żeby taką decyzję podjąć, żeby tu przyjechać. Ale dlaczego mogłem jakby... dlaczego ja tutaj mogłem przyjechać? Dlaczego ja tutaj mogę sobie teraz siedzieć? Dlatego, że od... powiedzmy 3 lat, kiedy po prostu postanowiłem coś zmienić w swoim życiu, jakby no podjąłem po prostu jakąś pierwszą decyzję o zmianie i przez te 3 lata zacząłem podejmować dużo więcej różnych decyzji, które po prostu mnie tutaj doprowadziły. Kiedyś po prostu tylko chodziłem do pracy, spałem, jadłem, piłem, tak, czy wodę, czy alkohol, czy cokolwiek. I tylko żyłem z dnia na dzień i praktycznie żadnych decyzji nie podejmowałem. Byłem zaprogramowany tylko tak chodzić do pracy, wracać, czy tam wcześniej do szkoły, wracać. No i tyle, tak? To było całe życie. No ale w pewnym momencie na szczęście było to coś. Była też taka osoba, która zrobiła też takie coś, która jakby uświadomiła coś mi w pewnym momencie. Dobrze, że taką osobę spotkałem w życiu. I po prostu... dzięki temu, że właśnie poznałem tą osobę, dzięki temu, że miałem mocne ambicje do tego, żeby coś później już w końcu zmienić w tym życiu, żeby coś się zmieniło, bo widziałem, że na lepsze to, co było do tej pory, jakby na lepsze się nie zapowiada, więc coś by trzeba było zmienić. I właśnie te podjęte różne przez ostatnie 3 lata decyzje właśnie doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem. Teraz właśnie takie pytanie do Was, czy Wy podjęliście jakieś ważne ostatnio decyzje i czy jesteście zadowoleni po prostu jakby z waszej sytuacji, w jakiej teraz się znajdujecie. Ja właśnie dużo decyzji podjąłem. Nie wszystkie może były jakby odpowiednie, ale chociaż większość z nich była odpowiednia i na pewno jestem o wiele szczęśliwszym człowiekiem niż 3 lata temu. Znajduję się jakby w lepszej sytuacji, jakby takiej rodzinnej, finansowej, no i jakby pod każdym względem.
i po prostu dzięki temu mogę sobie tutaj siedzieć. Nie wiem, czy uważacie, że właśnie te decyzje i to, co teraz mówię, ma jakiś sens? Nie wiem, jeśli tak, dla mnie ma ogromny. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapka w górę lub łapka w dół. Ile wyświetleń, tyle łapek. I teraz muszę wam tylko, chciałbym się z wami podzielić tym, bo już od jakiegoś czasu tak mocniej prowadzę kanał na YouTubie. Być może powstaną moje inne kanały, na które będę was zapraszał z tego kanału. Po prostu podjąłem kolejne decyzje, kolejne, myślę, że tak ważne decyzje, że można powiedzieć jedne z najważniejszych mogą to być. Do tej pory to jakby przez te 33 lata, które żyję, to będą jedne z najważniejszych, takie nawet top. Mogą to być nawet najważniejsze, nawet nie tylko jedne z najważniejszych, jak nawet najważniejsze. Wcześniej jakby do takich decyzji zaliczałem na przykład, nie wiem, ślub, urodzenie, znaczy jakby nie urodzenie dziecka, bo ja go nie urodziłem, ale w ogóle podjęcie decyzji, że chcemy mieć z Dorotą na przykład dziecko i tak dalej, to myślę, że ta jest równa równi, a nawet może i nawet jeszcze przebijać tą decyzję, więc podjęliśmy takie decyzje, są to naprawdę ważne decyzje i będą na pewno kolejne zmiany w takim układzie, na pewno w takim układzie te zmiany doprowadzą mnie i Dorotę, Emi do po prostu, no do innych sytuacji, tak? Do innych sytuacji, do jakby innych zdarzeń, do całkiem innego życia. Czy to będą zmiany na lepsze, czy na gorsze? Nie wiem, ale na pewno będą to grube zmiany. Pamiętajcie, że jak jesteście zainteresowani tym, co się będzie u nas działo, to koniecznie subskrybujcie kanał jeszcze, no bo żebyście byli na bieżąco, to po prostu subskrybujcie kanał. Powiem tak, uwielbiamy słońce, uwielbiamy jakieś morze, oceany, dużo podróżowaliśmy, bardzo w tym roku, naprawdę bardzo dużo podróży wykonaliśmy. Ja nawet jeszcze trochę więcej. Odwiedziliśmy, kurde, Azję, nie tylko, po Europie też. Tam przez ostatnie w ogóle 3 lata dosyć dużo podróżowaliśmy i zwiedzaliśmy różnych miejsc. I jakby na podstawie tych podróży po prostu podjęliśmy tam jakąś decyzję, różne decyzje. I będą zmiany, Także uważam, że bardzo warto podejmować jakieś różne decyzje, bo one po prostu jakby później mają mocny wpływ na nasze życie i prowadzą nas gdzieś, te zmiany, te decyzje później gdzieś jakby podjęte, no gdzieś nas niosą, tak? Gdzieś nas niosą. Fajnie jest, jak właśnie też sami podejmujemy decyzje i sami jakby ponosimy odpowiedzialność za te podjęte decyzje, bo jakby wybieramy sobie ten kierunek też tego życia, gdzie nas to życie ma popchać, a nie tylko tak jesteśmy pchani przez życie nie wiadomo gdzie, na oślep, tak? Więc myślę, że warto samemu podjąć decyzję, jakby samemu coś sobie wymyślić, w którym kierunku chce się zmierzać i działać później w tym kierunku i czekać na rezultaty, tak? Rezultaty same przyjdą, zmiany same zajdą po pewnym czasie. Pytanie, czy na lepsze, czy na gorsze, nie wiadomo. Czas pokaże, jak to się mówi. No i no u nas mówię, kolejne mocne podjęte decyzje, kolejne będą mocne zmiany. Bądźcie z nami, my będziemy nagrywać na pewno więcej filmów. No i będzie fajnie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Coś chciałem jeszcze powiedzieć na koniec, tylko wyleciało mi teraz z głowy. Pytanie, czy jesteście zadowoleni z życia właśnie i miejsca, w którym się znajdujecie w danej chwili i czy uważacie, że wasze wcześniejsze decyzje, które podjęliście rok, dwa temu, wpłynęły na to, że właśnie jesteście w tym miejscu, w którym jesteście? Może właśnie nie podjęliście żadnych decyzji, a warto było je podjąć i dlatego życie rzuciło was właśnie w to miejsce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, w sklepie, kurde, za granicą, na wycieczce, w pracy, w kopalni, gdzieś tam, nie wiem. Jest, pewnie część osób teraz ma taką możliwość włączyć ten film i go oglądać, a część dopiero będzie go oglądać, jak już będzie w domu, właśnie może po pracy, czy tam po szkole, czy po czymś, ale powiedzmy, gdzie byłeś o wpół do drugiej dzisiaj, tak? Gdzie byłeś, co robiłeś i czy byłeś zadowolony z tego, co się w twoim życiu działo? Czy jesteś w ogóle zadowolony? Czy właśnie decyzje, czy uważasz, że podjęte decyzje wcześniej, warto takie decyzje podejmować różne, iść w danym kierunku, w którym się chce i czy one pomagają nam, żeby
nam się lepiej żyło, bo no ja tak uważam, ja tak po prostu uważam, że warto podjąć jakieś decyzje, działać w tym kierunku, bo wtedy będzie się miało lepsze życie i ja widzę, przez 3 lata to praktykuję i jest coraz lepiej. Także do zobaczenia w kolejnym filmie, żeby tutaj już nie zanudzać, nie zasmucać. Będzie się działo. Kolejne decyzje zostały mega podjęte. Będą zmiany. Pozdro 600. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę lub w dół, czy się zgadzacie z tym, czy nie. Czy ma to sens, co mówię, czy nie ma sensu. I tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. A jeszcze dla tych osób, które się nie rozłączyły, oglądają moje filmy do końca, a wiem, że póki co na moim kanale jest większość osób takich biznesowych, z biznesów online i tak dalej, więc dla Was taka wiadomość, że pewne podjęte decyzje też będą ze strefy biznesu właśnie, ale nie tylko. I powiem Wam tylko, że będzie dobrze, będziemy dalej cisnąć mocno online. Testuję 3 kolejne biznesy. Mam nadzieję, że te stare biznesy też szybko się jakby ogarną, zaczną działać i będzie naprawdę grubo. Będzie coraz lepiej. Naprawdę branża idzie naprawdę w dobrym kierunku. Wszystko fajnie się rozwija. Dowiadujemy się dużo nowych, takich fajnych rzeczy, takich pozytywnych rzeczy. Naprawdę będzie grubo. Trzymajcie się. Cześć.